Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Łacina i w imieniu DOS Fundacji Dbam o Zdrowie witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w tej konferencji. Tą konferencją wokół mózgu rozpoczynamy dla Państwa cykl bezpłatnych spotkań, konferencji takich naukowych wokół zdrowia, które będziemy organizować co miesiąc. Dodatkowo oprócz takich konferencji, no nazwijmy to naukowych, będziemy też organizować tutaj w sukcesji koncerty muzyczne. Zapraszam pierwszego prelegenta, pana magistra Dana Sigera z Fundacji Udaru Mózgu, która jest patronem naszej i partnerem naszej dzisiejszej konferencji. Polska to jest taki kraj w kształcie serca. Mi się to porównanie bardzo podoba. Jakoś zawsze na prezentacjach to pokazuję, bo faktycznie my jesteśmy w kształcie serca. Natomiast w naszym kraju co 8 minut ktoś doznaje udaru. Niestety. Jedna osoba na 6 ten udar niestety będzie miała. Takie są statystyki. Nasz magazyn udarowy w tytule ma właśnie 1 na 6. Bo tak to niestety w naszym kraju wygląda. Jedna osoba na 6 będzie miała udar. Dlatego tak ważne jest poznanie czynników ryzyka i tak ważne jest zapobieganie, żeby ta cyfra się zmniejszyła, żeby ta proporcja się zmniejszyła. Najczęstsza przyczyna niepełnosprawności w Polsce, żadna inna, to jest właśnie udar. Ciągle, mimo naszych różnego rodzaju działań edukacyjnych, mamy takie wrażenie, że mało osób wie, co to jest udar. Mało osób wie, jak reagować. Chyba wszyscy wiemy, co to jest zawał, że trzeba szybko podjąć reakcję. Natomiast w przypadku udaru jest troszkę mniej tej wiedzy w nas. Dlatego podejmujemy różnego rodzaju działania, żeby te wszystkie pytania, te wszystkie informacje, które tutaj Państwo widzicie, żeby ta sytuacja się zmieniła. Żebyśmy wszyscy posiadali wiedzę, jak reagować i jak przeciwdziałać udarowi. Dlatego bardzo dziękuję, że Państwo dzisiaj jesteście z nami. Za chwilkę właśnie opowiem, jak ważne jest to i co robić, żeby tego udaru uniknąć. Co to jest ten udar? Myślę, że Państwu udar, pewnie gdzieś ta nazwa gdzieś się pojawiła, pewnie Państwo to słyszeliście. Bardzo często udar, ta nazwa jest wymiennie stosowana z wylewem. Wylew to także jest udar, natomiast wylew to jest udar krwotoczny. Opowiem Państwu, czym się różni udar niedokrwienny od udaru krwotocznego. Bardzo proszę, następny slajd. Mamy trzy rodzaje udaru tak naprawdę. Mamy udar niedokrwienny, mamy udar krwotoczny, który tak bardzo często nazywany jest wylewem i mamy jeszcze taką trzecią jednostkę chorobową, którą my nazywamy TIA. Jest to chwilowe niedotknięcie mózgu. Objawy są takie same jak przy udarze, ale na szczęście mijają w trakcie 24 godzin. Natomiast zawsze wystąpienie tego TIA, chwilowego niedotknięcia mózgu, powinno być takim sygnałem, że dzieje się coś, co powinno spowodować, że powinniśmy się dokładnie przebadać i nigdy tych objawów nie lekceważyć.